Tam, gdzie jest miłość, tam jest wszystko. Jeżeli zabraknie miłości, nie ma nic. Zostaną gruzy. Dlatego szanujcie tę miłość, pielęgnujcie i walczcie o tę miłość. To podwójny dar. Pierwszy to dar z siebie, złożony ukochanej osobie. Dar mężczyzny dla kobiety i dar kobiety dla mężczyzny. A drugi dar wynika z tego, że jesteście Bożymi dziećmi. I w tym momencie Bóg przekazuje mężczyźnie swój bezcenny dar, swoje dziecko, któremu na imię żona. A kobiecie zaś Bóg przekazuje bezcenny dar, swoje dziecko, któremu na imię mąż. I wzajemne przyjęcie tych darów, przypieczętowane przysięgą, jest początkiem waszego nowego życia i nowego szczęścia we dwoje. Ja, Sławomir, biorę Ciebie, Aleksandrę, za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci.